tam właśnie jestem nieopodalku brzegu. Pojechałem z kolegą na mały typ rowerowy. Tam jest latarnia wioska w koło brzegu. Ale niestety kolega dał mi popalić. Jest znacznie szybszy niż ja. No może nie aż tak znacznie, ale jak zaczął pędzić, no to miarowo coraz to bardziej się oddalał i w końcu w ogóle straciłem go z oczu. Jak dojechałem do koło brzegu, to okazało się, że miał przede mną jakieś 15 minut przewagi, więc no dosyć sporo, zwłaszcza że z koło brzegu do Koszalina jest jakieś 40 km. Witam, jestem już u siebie. Jak wjeżdżaliśmy z Koszalina, to była gdzieś tak godzina 13:45. Jak ja dojechałem do koło brzegu, to była 15:24, czyli gdzieś tak średnią prędkość miałem w okolicach 24 km na godzinę. Natomiast mój kolega dojechał do koło brzegu 15 minut szybciej niż ja, więc z moich obliczeń wynika, że musiał jechać ze średnią prędkością 30 km na godzinę. Więc nieźle pruł. No ale w drodze powrotnej coś zaczął zostawać w tyle. I no, nie bardzo wiedziałem, o co chodzi. Na początku myślałem, że to przez wyboje, bo pojechaliśmy trochę inną drogą, a on ma rower szosowy i no, nie nadający się za bardzo do dróg z wybojami. Ale potem droga już była dobra i mój kolega nadal zostawiał w tyle. Musiałem czasami straszliwie zwalniać do 15 km na godzinę, żeby on mógł mnie dogonić. No i zastanawiałem się, o co chodzi. No i okazało się, że on jak dojechał do koło brzegu, to już był wykończony. Już nawet myślał o powrocie pociągiem do Koszalina. No po prostu być może trochę jechał za szybko i wytracił wszystkie siły. Ale on tak specjalnie jechał szybko, bo filmował i musiał mieć to dobrze nagrane. No i cóż. Dwa razy się zdarzyło, że po prostu padł i musiał poleżeć sobie chwilę, nabrać sił. Ale no wiem jak to jest. Miałem takie przeżycia. No i po prostu no człowieka już mdli. Nie może dalej już nawet iść o własnych siłach, jest trudno. Więc wyobrażam sobie, że było mu strasznie ciężko na pewno. Zwłaszcza bo te górki podjeżdżaliśmy, czasami były takie podjazdy strome. No więc pewnie on teraz przez kilka dni nie będzie mógł się podnieść. No ja, dla mnie długie dystanse to raczej jest normalka. Ja w jeden dzień, w weekend często pokonuję 105 km, a teraz pokonaliśmy 91 tylko. Więc ja jakoś żyję, nie odczuwam aż takiego dużego zmęczenia. Jeszcze mógłbym pojechać kawałek. No zresztą on nie miał silnika, no ale mój rower za to straszliwie dużo waży. Chyba dwa razy więcej waży niż jego. W każdym bądź razie, jak jechaliśmy do koło brzegu, I on tak nieustannie był w przodzie i coraz bardziej się oddalał, aż w końcu zniknął z mojego pola widzenia. To myślałem sobie, ale ze mnie amator. A potem okazało się, że on po prostu jechał za szybko. I mimo to, że on jest, podejrzewam, że w lepszej formie niż ja i nie ma kataru ani kaszlu, i ma lżejszy szosowy rower, który pozwala na szybsze, na większe prędkości, to mimo wszystko na dłuższy dystans okazało się, że jednak moja prędkość była lepsza.